mówiliśmy o tym, że przykłady pociągają i dobrze, że mamy świętego i błogosławionego, którzy bardzo praktycznie pokazują, jak świadczyć miłosierdzie. Tutaj brat Albert jest taką postacią szczególną, dlatego że on nie tyle pomagał, robił coś dla ubogich, ale sam stał się Bogiem i się z nimi w sposób absolutny identyfikował. On z nimi żył, był jednym z nich. To jest zupełnie inna relacja pomocy. Ale nie zapominajmy też o tym, że papież na zakończenie Roku Miłosierdzia zostawił nam list apostolski Misericordia et Misera i w tym liście pokazuje właściwie nowe przestrzenie działalności charytatywnej, posługi miłosierdzia, bo mówił, że skończył się rok miłosierdzia, ale miłosierdzie cię nie wyczerpało. I to jest właściwie dla nas także zadanie i pytanie o to, czy ten rok miłosierdzia nas zainspirował do nowych dzieł miłosierdzia. I wydaje się, że tak, bo jest wiele nowych inicjatyw. Są także inicjatywy, które wychodzą poza Polskę. Ja chciałem zwrócić uwagę na tą inicjatywę Caritas Polska Rodzina Rodzinie, że teraz obejmujemy opieką, że mamy szansę objąć opieką duchową i materialną konkretne rodziny w Syrii, w Aleppo, w innych miastach. I warto by się w to zaangażować, bo pomagamy bardzo konkretnie. Kanały są drożne tej pomocy. Możemy być pewni, że nasza pomoc dociera do konkretnych rodzin. Spełniamy to pragnienie papieża, żeby przyjąć uchodźców pod swój dom. Przyjmujemy do swojego serca, udzielamy im pomocy. Przyjmujemy ich, towarzyszymy im, wspieramy ich duchowo. Spełnia się ta wola Ojca Świętego Franciszka. Także życzmy sobie nawzajem, żebyśmy właśnie w tym roku, po roku miłosierdzia, żebyśmy mieli takie oczy, żebyśmy dostrzegali, gdzie my możemy z naszym miłosierdziem być obecni, komu możemy pomóc. Czwarty rok programu duszpasterskiego zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem, a nawiązując do nauczania papieża Franciszka, wzywa do bycia uczniami misjonarzami. Jak należy rozumieć to stwierdzenie? Tu jest pewna zależność wykazana w tym powiedzeniu uczeń, misjonarz. Najpierw trzeba być uczniem, potem się jest misjonarzem. Myślę, że przykład uczniów i apostołów nam to po prostu pokazuje. Najpierw jesteśmy w szkole Chrystusa, a potem jesteśmy tymi, którzy idą i głoszą Chrystusa światu. Najpierw być uczniem, a potem być misjonarzem. To nasza powinność. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i serdecznie zapraszam do przyjęcia bardzo osobiście tego tematu trwającego roku duszpasterskiego. Idźcie i głoście. Bardzo osobiście znaczy idź i głoś. Niech to będzie wezwanie dla każdego z nas. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Mogą być środkami społecznego komunikacji. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Lech Wałęsa zaprzeczył nieoficjalnym informacjom PAP o jego współpracy z SB. Mają potwierdzić ekspertyza grafologiczna Instytutu Sena z Krakowa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie jest zaskoczony. Otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi. Istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam. Istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w pracie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maria i telewizji z telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, Polskie Radio 24. Jest to bardzo poważna sprawa. Skandale te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKOPPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKOPPSA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96
06 002 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. W ramach spotkań z regionalnymi działaczami partii podczas pobytu w Kielcach powiedział, że proponowane przez PiS wprowadzenie kadencyjności w samorządach ma obowiązywać od razu. Oznacza to, że jeżeli takie prawo zostanie przyjęte, to w kolejnych wyborach nie będą mogły startować osoby, które sprawują swoją funkcję dwa lub więcej razy, dodał lider PiS w wywiadzie dla Polskiego Radia Kielca. Według tej propozycji, którą my przedstawimy, sądzę, że przejdzie przez Sejm, to będzie działał od razu, to znaczy, że ktoś już ma za sobą więcej kadencji, to nie będzie mógł kandydować. Wydaje mi się, właśnie jestem pewien, że ostateczną decyzję podejmie tutaj Trybunał Konstytucyjny i ja nie potrafię przewidzieć, jaka ta decyzja będzie, chociaż oczywiście my będziemy bronić przed Trybunałem tezy, że to nie jest działanie prawa wstecz. Jarosław Kaczyński zaprzeczył jednocześnie, że projekt jego partii przewiduje ograniczenie możliwości kandydowania tylko do przedstawicieli partii politycznych. Nie ma takiej propozycji. Rzeczywiście ja się stykam z tego rodzaju propozycjami bardzo często, choćby podczas tych moich objazdów kraju, no ale Polacy są przyzwyczajeni. Piękne, one wyglądały bardziej jak antylopy, aniżeli jak krowy. Bo co rzuca się w oczy w przypadku krów spotykanych u nas? Rzuca się przede wszystkim krów mlecznych. Ogromne wymię, które nie ma co ukrywać. Utrudnia poruszanie się, nienaturalnie wielkie wymię. Normalna krowa w życiu by takiego wymienia nie miała. A człowiekowi chodzi o to, żeby od jednej krowy zyskać jak najwięcej mleka. Stąd selekcja w tym kierunku, nie w tym, żeby ta krowa była zdrowa, silna i zadowolona, tylko w kierunku tego, żeby produkowała jak najwięcej mleka. Z wielkiego wymienia będzie więcej mleka, więc krowy mleczne, terasy mleczne wyselekcjonowane od bardzo dawna i hodowane niejednokrotnie w strasznych dla nich warunkach, choć to wygląda, że to jest bardzo czysto. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w takiej wielkoprzemysłowej oborze. Ten, kto nie był, niech sobie wejdzie do internetu, tam można to zobaczyć. To wszystko wygląda czysto, jest metal, aluminium i szkło. Ale to nie jest miejsce dla krowy. Dla krowy miejscem jest piękna łąka z koniczyną, którą krowy bardzo lubią. Takie stado krów na dużej łące na pewno czułoby się wspaniale, a wspaniale poczuć w tym, czym jest przemysłowy chów, nie może. Więc wracając do krów, senatorem pierwszy raz nie został wówczas Zbigniew Romaszewski. Na pewno nie były to krowy mleczne, choć dojono je tam trochę i tam troszeczkę mleka z tego zyskiwano. Natomiast zbadanie na przykład weterynaryjne takiej krowy sprawiało ogromny kłopot, bo to nie była krowa, która była gdzieś przywiązana, która gdzieś stała na uwięzi, do której można było normalnie podejść. Nie, 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 taką krowę trzeba było złapać, jeśli coś jej dolegało, żeby to obejrzeć, a ona się bardzo, bardzo i skutecznie, niejednokrotnie broniła. Wspomnienie tych krów jest o tyle sympatyczne, że tam widziałam, że pomimo warunków wydawałoby się zupełnie nieodpowiednich dla krowy, one wyglądały na dużo szczęśliwsze niż nasze krowy. No, oczywiście nie wpadajmy w przesadę, bo ich przeznaczenie było takie samo jak naszych i zabijano je, zabijano ich dzieci, czyli cielęta po to, żeby je zjeść, ale przynajmniej ten czas, kiedy żyły, był w miarę wolny i w miarę swobodny. Jeszcze dzisiaj w niektórych rejonach Polski są takie miejsca, gdzie można zobaczyć krowy, które się zwyczajnie pasą na łące, które nie są palikowane, bo palikowanie też jest często krowę na łańcuchu szczepionym do rogów. Palikuje się po to, żeby nigdzie nie uciekła, nigdzie nie posła, więc jej możliwość poruszania się jest tym łańcuchem mocno ograniczona.
przed, można zobaczyć pastwiska, na których krowy nie mają żadnych łańcuchów, chodzą sobie swobodnie po tym pastwisku, mają jakieś drzewa, pod które się mogą schować. No w każdym bądź razie w takim miejscu można dużo lepiej zaobserwować ich relacje społeczne, zobaczyć, że są przyjaźnie, że są na przykład krowy, które się nie rozstają, które zawsze chodzą razem. Przyjaciółki, koleżanki, one wcale nie muszą być spokrewnione ze sobą. Widać, jak traktowane jest potomstwo, zarówno tegoroczne, jeżeli w ogóle do tego dojdzie, że krowa ma tę radość, że może spacerować z dorosłym, w towarzystwie dorosłej córki, a tutaj ma małego cielaka, też widać relacje między nimi, które mówią o tym, że te więzi są naprawdę bliskie. Naprawdę bliskie. Bardzo niewiele krów we współczesnym świecie ma możliwość do przeżycia krowie, prawdziwie krowiego życia. Bardzo niewiele krów. Każda z nich prędzej czy później kończy w rzeźni, dlatego że krowom nie daje się dożyć do starości i umrzeć po prostu, tylko wtedy, kiedy ona przestaje dawać odpowiednią ilość mleka, rodzić odpowiednio silne i zdrowe cielęta, czy też dorośnie, jeżeli jest krową rasy mięsnej, dorośnie do odpowiednich rozmiarów, wtedy ją się po prostu zabija. I to dla mnie jest ogromnie smutne, że od dawien dawna tak było, że nawet jeśli był gospodarz, który załóżmy miał 3 krowy, które bardzo lubił i bardzo dobrze traktował, każda miała swoje imię, chodziło się do niej z opłatkiem na Wigilię, miała warunki, w jakich żyła, najbardziej przypominały te, które krowa by sobie sama zorganizowała. Tymczasem wtedy, kiedy przestawała być wydajna, po prostu szła do rzeźni. I tu, myślę, jest krowa pogrzebana, dlatego żeby w ten sposób sami w sobie zabijaliśmy wrażliwość. Nikt nie powiedział weto, nie, tak być nie powinno, tak być nie może. Tylko sami w sobie niszczyliśmy to dobre, co się w nas rodziło. Przypomnę, że człowiek jest jedynym gatunkiem, który oswoi inny gatunek, będzie o niego dbał, będzie go głaskał, czulił się do niego, a potem go zabije i zje. Więc tu dla mnie jest jakiś wielki błąd. Dobrze by było, żebyśmy się nad tym zaczęli zastanawiać. Bo to jest coś bardzo niedobrego. Sądzę, że zupełnie czym innym były polowania, ale nie polowania po to, żeby zabijać, tylko po to polowania z głodu. Wtedy, kiedy człowiek polował tylko dlatego, że nic innego nie było do zjedzenia, nie zabijał dla przyjemności, tylko zabijał, bo był głodny. Stosunek między nim a ofiarą nie był bliski. To był, oni się spotkali na nieszczęście ofiary i tyle. To jest zupełnie czym innym, jest zabijanie zwierzęcia, które znamy od urodzenia, które znamy, czy nawet no w ogóle znamy, z którym się opiekujemy, o które dbamy, z którym nawiązujemy silną więź. Zjadanie go potem niszczy w nas bardzo dużo. To mi się nie podoba. No niestety tak jest i nie sądzę, żeby dzięki jakimś kilku zdaniom to się zmieniło globalnie. Na pewno się nie zmieni, ale warto zacząć o tym myśleć. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o bardzo skomplikowanym procesie, który dzieje się, i ciekawym procesie, który dzieje się w przewodzie pokarmowym wszystkich przeżuwaczy, a więc i krowy. Bo wszyscy ludzie wiedzą, że przeżuwacze to są zwierzęta roślinożerne. No bo co je krowa? Co je żubr, bawuł, owca, koza, to wszystko są przeżuwacze. Jedzą rośliny. Koza w ogóle ma duże możliwości, bo i papier zje, ale tak naprawdę trawa to troszeczkę papier, bo w niej jest bardzo dużo celulozy. I no, zjadanie pokarmu roślinnego, a z tego pokarmu roślinnego powstaje później białkowy, niecelulozowy,
powstaje mleko, prawda? Ssaki produkują mleko. Jak to jest z tymi roślinożernymi ssakami, które potrafią trawę przerobić na coś bardzo wartościowego? Mówiłam już o tym kilka razy, ale przypomnę, że to nie do końca prawda, że tak zupełnie roślinożerne są zwierzęta roślinożerne, dlatego że w ich przewodach pokarmowych mieszka cała rzesza bakterii celulolitycznych i pierwotniaków, które rozkładają ten pokarm roślinny, rozkładają celulozę, przerabiają ją na łatwostrawne białko. I tak naprawdę tym prawdziwym pokarmem przyswajanym z kolei przez przeżuwacza są te drobniusieńkie zwierzątka, które przerobiły niestrawną celulozę na łatwo przyswajalne białko. W przewodzie pokarmowym wszystkich zwierząt żyje flora bakteryjna, która pomaga w przyswajaniu pokarmu. Natomiast u przeżuwaczy ona jest najbogatsza, jest jej najwięcej i mieści się w przedżołądkach. To właściwe trawienie jest w trawieńcu, w tym właściwym żołądku. Natomiast u innych zwierząt roślinożernych, takich na przykład jak konie, jak zebry, jak słonie, bo to też są czysto roślinożerne, jak nosorożce, ta flora bakteryjna, niezwykle bogata, która pomaga rozłożyć celulozę, mieści się w bardzo dużym jelicie ślepym. My też mamy jelito ślepe i też mamy wyrostek robaczkowy. Wszyscy wiedzą o tym, ci, którzy mieli usunięty wyrostek robaczkowy z powodu stanu zapalnego, ale jelito ślepe też mamy spore, w którym również mieszka bardzo dużo różnych bakterii, które pomagają rozłożyć celulozę. Co jest dowodem na to, że człowiek, im więcej człowiek je pokarmu roślinnego, tym ta flora jest bogatsza i można sobie wypracować taką metodę, że będziemy, że tak powiem, rozkładać celulozę bardzo podobnie do krowy. Nie do końca tak jak ona, ale bardzo podobnie. Biedna krowa. Mam o krowach tak dużo do powiedzenia, że dalej nie bardzo wiem, od czego zacząć. Chciałabym powiedzieć o niezwykle silnym instynkcie macierzyńskim, jaki cechuje ten gatunek zwierząt. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jak okrutnym jest odbieranie krowom cielą. Krowa nie tylko długo chodzi w ciąży, ale bardzo długo opiekuje się swoim cielęciem. Bardzo długo i bardzo czule. Każdy, kto miał przyjemność poznać krowę z cielakiem, wie, jak bardzo go broni. Wiem, że znamy dokładnie mimikę twarzy psów, znamy uboższą mimikę twarzy kotów. Tak naprawdę prawie nikt z nas nie wpatrywał się w twarz krowy na tyle, żeby poznać wyraz tej twarzy. Jest to bardzo duża twarz, bardzo piękne oczy. Zresztą mówi się, że krowie oczy, prawda, takie smutne, takie trochę bezmyślne. Nie, proszę Państwa. Ja miałam tę radość, że mimikę twarzy i wyraz oczu krów poznałam jeszcze będąc dziecięciem. W Jastrzębcu, w którym mieszkaliśmy przez jakiś czas, czyli ja byłam małą dziewczynką, jeszcze nie chodziłam do szkoły, miałam 5-6 lat. Do Jastrzębca przyjechały krowy rasy Jersey. Przepiękne krowy. Krowy o niezwykłym wyglądzie, dlatego że jeśli by nie patrzeć na resztę, tylko na głowę i szyję, to naprawdę szlachetna antylopa. Nie wiem, czy Państwo widzieliście krowy rasy Jersey. Wtedy to była absolutna nowość w Polsce. To były krowy, które dawały nie tylko dużo mleka, ale bardzo tłuste mleko. Na tyle tłuste było to mleko, że mleko wlane do butelki i potrząsane z odpowiednią częstotliwością zamieniało się w masło w szybkim tempie. Znaczy z niewielkiej ilości takiego mleka powstawało dużo więcej masła niż z mleka normalnej krowy.
Były to pierwsze jersejki pod szczególnym nadzorem i ochroną. Ja miałam to wielkie szczęście, że mogłam wchodzić do ich oboru. Za chwilę wracamy do rozmowy. To jest powtórka. Kredyt bym chciał chyba wziąć, albo pożyczkę może nawet. Mamy kredyt idealny dla pana. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie nominalne nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych, wynoszących 4%. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach, umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Przewodnik finansowy TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10.55. Aleksandra Dziadykiewicz. To jest powtórka. W tamtych latach, bardzo dawnych latach, bo to były wczesne lata 60., kiedy jersejki przyjechały do Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, obora, w której je zakwaterowano, była pod ścisłym nadzorem. Nie wolno tam było wchodzić. Oborą opiekowała się niejaka pani Różycka, przeurocza osoba, którą wspominam z rozczuleniem, i wpuszczała mnie tam, pozwalała mi tam wejść, a co więcej, dostawałam kubeczek pysznego, ciepłego, świeżo udojonego mleka od krów jelcejek. Mogłam ich dotykać, mogłam się do nich tulić. Teraz mogę się przyznać, bo wtedy poniosłaby za to pewnie wielką karę, dlatego że nie wpuszczano nikogo do tych krów, bo bano się, żeby ktoś nie przyniósł jakiejś zarazy, która mogłaby tym krowom zaszkodzić, tym bardziej, że były to krowy drogocenne, niesłychanie pod względem hodowlanym. No ale jakoś nic tym krowom złego nie przyniosłam, natomiast miałam cały szereg doświadczeń dzięki możliwości dotykania, wchodzenia między nie, tulenia się do nich. I zaobserwowałam zmianę wyrazu twarzy krowy wtedy, kiedy ona jest zdziwiona. To jest naprawdę tak bardzo rzuca się w twarz to zdziwienie. Zdziwienie było zazwyczaj wtedy, kiedy podchodziłam do krowy, kiedy głaskałam ją po brzuchu, okej, nagle zaczynałam naciskać jej wymię tak, jakbym chciała je wydolić. Krowa odwracała się w moją stronę i mówiła, któż to taki, bo była przyzwyczajona do zupełnie innych rąk, a może nawet do jarki elektrycznej, choć w tamtym czasie była to naprawdę rzadkość, że jarka elektryczna i one nie były najlepszej jakości. Ale zdziwienie na twarzy wielkie. Wtedy, kiedy krowy mnie poznały, kiedy już wiedziały, że to ja przychodzę, poznały mój głos, wtedy, kiedy odwracały się w moją stronę, widziałam powitanie na tej twarzy. Ktoś, kto was słucha, może się śmiać, że z krową będzie rozmawiać, tylko krowa nie zmienia zdania. Jest w wielkim błędzie, po prostu nie znacie państwo krowy, znacie bezsztyk na talerzu, znacie pieczeń wołową, bitki wołowe, mleko, śmietanę, ser i masło, ale to nie jest krowa, bo krowa jest osobą. Krowa jest osobą o bardzo rozbudowanej psychice i wrócę do instynktu macierzyńskiego. I osobą, która wtedy, kiedy powącha swoje dziecko, które przyszło na świat, powie, ach, to ty, przywita się z nim, następuje niezwykle silna więź. Cielątko podąża za swoją mamą, pobekując cichutko i bez tej mamy czuje się kompletnie zagubione, a mama cały czas się ogląda, czy ono na pewno idzie. Wtedy, kiedy mama wyczuje zagrożenie, z takiej krowy potulnej mućki nagle robi się wojownicza antylopa. W obronie dziecka potrafi bardzo wysoko, bardzo mocno buści, bardzo wysoko podskakiwać. To nie są żarty wtedy, kiedy krowa uważa, że dziecko jest zagrożone. I teraz weźmy sobie do serca to, co powiem. Teraz wyobraźcie sobie państwo, że takiej matce, w której rozbudził się już ten instynkt macierzyński, zabiera się to cielątko i zabiera się od matki istotę dziecko krowy, które już wie, co jest jego mamą i już zna zapach, który wdrukował mu się w głowę. I ono teraz je się dość szybko zabija, więc ono za długo nie pocierpi. Płacze tylko bardzo, krzyczy mamo, mamo. Nikt tego krzyku nie słucha. Natomiast co dzieje się z nią? Ona za pierwszym razem cierpi potwornie. Za drugim razem cierpi bardzo, bardzo. Za trzecim razem cierpi tylko bardzo. A za czwartym razem przestaje być już krową. Jest po prostu maszyną do produkcji cielęciny.
to po to, nie tylko po to, żebyście państwo przestali kupować cielęcinę, choć to bardzo dobry sposób, bo im mniejszy będzie popyt, tym mniejsza będzie podaż, ale żebyście się zastanowili w ogóle nad zjadaniem krów, bo są to istoty mocno pokojowe, bardzo spokojne i bardzo łatwo z nimi nawiązać dobry kontakt, bardzo łatwo. Chciałabym, żeby ludzie mieli takie charaktery jak krowy, naprawdę bym chciała. Poza tym piękne, czyste, pachnące, dobre. I tylko dlatego tak łatwo daje je się ujarzmić, tylko dlatego tak łatwo daje je się zniewolić. Oczywiście istnieje na świecie wiele innych zwierząt, od których pozyskuje się mleko, ale żadne z tych zwierząt aż tak bardzo nie zostało zapędzone w ten mleczny tunel. Są takie miejsca nawet na świecie, gdzie pozyskuje się mleko od łoszy, od samicy łosia. Ona oczywiście nie jest nigdy tak zniewolona, jak zniewolona jest krowa, ale wiadomo, że mleko kozie, mleko owcze, mleko owczego robi się oscypki. W Azji mleko bawole też jest dość popularne. Mleko klaczy też można pozyskać. Natomiast tylko i wyłącznie krowa stała się fabryką do produkcji mleka i do produkcji cielęciny, czyli mięsa z jej dzieci. Zacznijmy od czegoś w tym reperowaniu świata i może zacznijmy od krów. Ja zrezygnowałam już z tej chęci posiadania krowy. Właśnie dlatego, że musiałabym tych krów mieć więcej niż jedną. No, ostatecznie mogłabym mieć krowę i kozę, licząc na to, że się zaprzyjaźnią, ale zawsze to nie będzie to, to nie będzie stado krów. Więc nie mam tyle ziemi, nie mam tyle czasu i możliwości, żeby się odpowiednio takimi krowami zaopiekować. Zauważyłam natomiast, że w Polsce zaczynają być coraz bardziej popularne, tak zwane bydło parkowe. Krowy, nieduże krówki, które wyglądają troszeczkę jak miniaturowy nie mam na myśli Turcji, ale to jest taki mały Tur, czyli Turek. I prześliczne istoty, które hoduje się dla ozdoby. I jest to cudowna okazja do tego, żeby poznać krowę, bo to są dalej krowy, tylko maleńkie krowy. Ja widziałam, jeżdżąc po Polsce, w wielu już miejscach statka tych krów parkowych pasących się w różnych miejscach, bo to jest niezwykle ładna istota i bogaci ludzie, czy też różnego rodzaju hotele, żeby urozmaicić otoczenie mające dużo ziemi, jakieś właśnie parki, takie bydło parkowe hodują. Ja przekonuję, żeby państwo, którzy trafili w miejsce, gdzie to bydło właśnie parkowe jest, gdzie te krowy hodują, słowo bydło jest tak pojmowane pejoratywnie w polskim języku, a ja dlatego może będę jednak używać krów, a nie bydła. Żebyście państwo postarali się nawiązać kontakt z tymi zwierzętami, jeśli oczywiście opiekunowie tych zwierząt na to pozwolą, jeśli będzie to bezpieczne. Bo proszę pamiętać, że byczek takiej krowy parkowej może zrobić ogromną krzywdę. On nie jest taki duży jak normalny byk, ale pamiętajmy o tym, że im mniejsza istota, tym bardziej może być chętna do bójki. To się tyczy maleńkich kogutków japońskich i to się tyczy również maleńkich byczków. Nie maleńkich wiekiem, ale maleńkich rozmiarami, dorosłymi rozmiarami. Więc trzeba uważać, jeżeli są to krowy, które są z ludźmi zaprzyjaźnione i chętne do kontaktu, to można sobie je poobserwować i myślę, że to będą fantastyczne obserwacje. Można również
pojechać w takie miejsca, gdzie są normalne krowy, normalnych rozmiarów, czy to czarno-białe, czy czerwone polskie krowy, których jest coraz mniej. Na południu kiedyś przynajmniej było ich więcej, na południu Polski. Myślę, że teraz też tam można takie spotkać. Jeśli będziecie Państwo mieli szczęście poznania grupy krów, których warunki życia są znośne, to też radzę wsiąść sobie na brzegu pastwiska i poobserwować te zwierzęta, popatrzeć na ich relacje, zaprzyjaźnić się z którąś z krów, wtedy bardziej i chętniej zrozumiecie powody, dla jakich namawiam do tego, żeby przestać jeść ich mięso. Jeśli nie będziemy tego robić, hodowla krów przestanie być opłacalna. Oczywiście to jest jeszcze daleka droga, bo wszystkie fast foody bazują na mięsie wołowym, na mięsie krów z różnych stron świata, ale przypomnę, bo bym nie wybaczyła sobie, gdybym nie przypomniała Państwu, że to właśnie za sprawą upodobania do tego mięsa my mamy takie wichury, mamy powodzie, trąby powietrzne, coś, czego w Polsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było, to się zdarzało niezwykle rzadko. Natomiast teraz jest codziennością, jest ciągle, bez przerwy słyszymy o tym, że w takim, a to w takim rejonie rozpętała się straszna wichura, pozrywała dachy, że w takim, a w takim rejonie wystąpiły rzeki z brzegów. To jest, proszę Państwa, wołowina, dlatego że to wszystko dzieje się z powodu ocieplenia naszego klimatu, topienia się lodowców, wody przybywa, bo ta woda nigdzie nie ucieknie, i wycinania lasów pod pastwiska dla hamburgerów. Naprawdę tak jest. Ten, kto w to nie wierzy, wpada we własną pułapkę, bo sami ucinamy gałąź, na której siedzimy. I rozbudźmy sobie sympatię do krów. Dużo łatwiej nam będzie zrezygnować z ich jedzenia. I może wtedy, choć część tych lasów, które właśnie są wycinane po to, żeby na nich wypasać krowy, ocaleje, a wtedy my ocalejemy. Jeżeli chodzi o lodowce, to jest dokładnie taka sama sytuacja. Topią się dlatego, że z powodu zanieczyszczenia środowiska ociepla się nasz klimat. Wystarczy, że ociepli się o jeden stopień, topienie się wiecznej zmarzliny przyspiesza. Nie odczuwamy tego bezpośrednio, bo mieszkamy daleko od lodowców. Natomiast pośrednio odczuwamy to już mocno, a będzie jeszcze gorzej. Pamiętajmy, że te miliony, miliardy, a nie miliony żyć, które mają służyć później produkcji jedzenia dla naszej ludzkiej populacji, jak i ogromnej populacji zwierząt domowych, takich jak psy i koty, oddychają tak samo jak my. Produkują tony, na każdą godzinę tony dwutlenku węgla. I żadne spaliny, żadne palenie węglem w piecach nie niszczy tak atmosfery, jak produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego. Bo ta produkcja to nie tylko fabryka, w której produkuje się kiełbasę i puszki. To nie tylko miejsce, w którym się robi kefir. To przede wszystkim życie tych zwierząt, produkcja paszy dla nich i to, że też pamiętajmy, że te zwierzęta wydalają, tak samo jak każda inna żywa istota. To są tony na godzinę. Wydalanie to nie tylko to, co my załatwiamy w toalecie, ale również oddechem. Wydala się cała masa dwutlenku węgla. To siarkowodór, jeżeli chodzi o odchody tych zwierząt, ogromne ilości, tony siarkowodoru. Więc zanieczyszczamy naszą planetę, jeszcze na dokładkę, nie mając żadnego szacunku do jedzenia, dlatego że współczesny cywilizowany świat wyrzuca takie ilości jedzenia, że moglibyśmy
przekarmić wszystkie te części świata, gdzie panuje wśród ludzi głód. Czy to nie nonsens? Więc zastanówmy się nad tym, po prostu weźmy to do siebie. Bardzo, bardzo mi na tym zależy. Powinno zależeć nie tylko mnie, ale wszystkim ludziom na całej Ziemi, żeby to zaczęło się zmieniać. Wtedy mamy szansę nie tylko przeżyć, ale ocalić tą piękną planetę, której nie poznamy dobrze, nie zdążymy poznać dobrze, bo ją zniszczymy. Pamiętajmy również, że jeszcze nie znamy wszystkich gatunków, jakie żyją na Ziemi, a już niektóre zginęły bezpowrotnie i nigdy ich nie poznamy. Zacznijmy szanować to miejsce, które zostało nam dane do życia i tak niezwykle doskonałe. Żyjmy i pozwólmy żyć innym. Dziękuję Państwu i do usłyszenia za tydzień. To jest powtórka. Samej narodowości. Być może dużo lepszym sposobem jest właśnie uzasadnienie tego zakazu na podstawie samego zagrożenia terrorystycznego, na podstawie danych wywiadu dotyczących konkretnych grup osób. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że jeśli do Stanów Zjednoczonych przybywa 23-letni imigrant z Syrii, jest to w pełni sił mężczyzna, należy go sprawdzić bardziej i dokładniej niż 60-letnią staruszkę, ale tego typu przepisy wymagają pewnej wrażliwości, a zwłaszcza takiej PR-owskiej staranności w rozwiązaniu. Jeszcze jedna kwestia, bardzo krótko na zakończenie, dotycząca polityki prezydenta USA, który przeprowadził w ten weekend rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji, Niemiec, Francji, Japonii i Australii. Dzień wcześniej osobiście spotkał się z premier Wielkiej Brytanii. Czy w pana ocenie to jednoznaczne wskazanie na strategicznych partnerów, z którymi USA będą musiały stanowić o obliczu światowego ładu? Serdeczne życzenia dla koła Radia Maryja w Los Angeles i szczególnie dla Marysi Klimkiewicz. Pozdrawiamy i całujemy. Serdecznie pozdrawiam mojego syna Grzesia, wnuka Tomka i wnuka Adrianka. No i właśnie zapomniałam moją synową. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję Wiktoria Chmielnikowa z Berlina. Chciałam pozdrowić wszystkich ojców, doktora Dzika szczególnie i wszystkich znajomych, którzy mi teraz słuchają, gdziekolwiek są, w Polsce i za granicą. I wszystkie dobrego, dużo łaski Bożych, do wywrotu łaski Bożego, błogosławieństwa, daru Ducha Świętego, opieki całej Trójcy Świętej i świętej rodziny. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, przede wszystkim ojców posługujących w Radzie Maryja i też osoby świeckie, jak również moją rodzinę targową w Kolinie. Kochani, wszystkich Was pozdrawiam. Ewa. I tu kończymy naszą rozmowę. Komentował Jacek Przybylski, tygodnik w Dorze. I chcę poprosić wszystkich młodych, którzy pracują w Radzie Maryja, żeby też uczestniczyli w spotkaniach. Komentarz. Na finał naszego spotkania rozmowa o wizytach duszpasterskich. Starszej generacji, ale to od nas zależy, czy będziemy uczestniczyć w spotkaniach. Jest warto naprawdę wchodzić razem z wszystkimi do radio i uczestniczyć. I pozdrawiam całą rodzinę w Polsce, w Łodzi, w Olkuszu, Kawienica, Świętego Jakuba Apostoła na Ochocie oraz świętego babcia, Józefa żyła, Opiekuńca dni Świętszej Marii Panny na Ursusie. Mi pokazała, że to jest imię i od czego, że też słucham razem z nami. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, pozdrawiam się. Grzegorz Dączyszak, z Radia Młodych Ludzi. Młodych Ludzi z Berlina. Witam mamę, witam tatę. Radio Maria, teraz tak, od nas też, że piszesz tak właśnie imię? Tak, ksiądz Grzegorz, chcę Ci poznać, Ty jesteś. Spotkanie się odbywa raz w miesiącu, to jest zazwyczaj ostatnia niedziela miesiącu. Czy jest młodzieniec? O 13.00 tak, tutaj w domku. Kochani, słuchajcie, cieszę się, że jestem u Was. Świętego Jana Pawła II. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie pomodlili. Czy macie jakieś intencje ważne dla Was sprawy teraz, dla Waszej rodziny, w których możemy się modlić? Ojca Tadeusza Rydzyka. Czy możemy wobec tego zaśpiewać jakąś kolędę? Jak również księdza biskupa Depo. To jest kolenda, która mi się tak również chciałam pozdrowić mój ukochany Wrocław.
wszystkich księży z Ostrowia Tumskiego, jak również księży z Kościoła Świętego Wojciecha i wszystkich ludzi chorych i samotnych. Nazywam się Henryka Szyszka z Berlina. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić ojca Rysika za to Radio Maryja, za tą katechezę, która nas tak umacnia w wierze do Boga. I mojemu mężowi, który jest operatorem, życzyć bardzo dużo zdrowia. Teraz rozmowa z profesorem Grzegorzem Łącińskim, teologiem, pisarzem i wykładowcą akademickim. Na UKS ukłaniam się, panie profesorze. Witam pana redaktora. Szczęść Boże, moje nazwisko Grzegorz Łański. Chcę pozdrowić całe Radio Maryja, wszystkich ojców, całą misję katolicką w Berlinie. Naszą kochaną Marysię Grynkiewicz z Los Angeles i wszystkich moich bliskich z Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Nazywam się Adam Sztijan. Chciałbym złożyć najlepsze życzenia obrotne całej swojej rodzinie. Mamy przede wszystkim całej rodzinie Adamskiej, Rudnickich, Świątków, Witkowskiej. Dziękuję bardzo. A zatem Polska Misja Katolicka w Berlinie przy Bazylice Świętego Jana Chrzciciela, gdzie gromadzi się dziś rodzina Radia Maria na spotkaniu opłatkowym. To rodzina, która kocha Pana Boga, Kościół, Ojczyznę, wspólnie kolędujemy, wspólnie modlimy się za to spotkanie, za tę gościnność, która jest przeogromna. Jeszcze raz gorąco serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Berlina i okolic, jak również dziękując wszystkim tym, którzy dobrym słowem, modlitwą i darami serca wspieracie Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze zaskoczony wynikami, ale są one takie, że 86% Polaków deklaruje, że przyjął księdza w domu w ramach tak zwanej kolędy w ciągu ostatnich 5 lat. Pana zdaniem częściej w ostatnich latach otwieramy drzwi przed kapłanami? Myślę, że to znaczy akurat w moim środowisku to w ogóle było oczywiste, że na kolędy i na wizytę księdza czekało się z radością. I tutaj te 85% raczej nie stanowią... A nawet 6. Nawet 6. Nawet nie stanowią większego zaskoczenia. Proszę pamiętać, że chrześcijaństwo u nas trwa już 1050 lat, więc wszystkie możliwe tradycje, obyczaje są utrwalone przez pokolenia. To nie jest tylko coś, co się bierze wczoraj, dzisiaj i tak dalej. Państwa badania również dotyczyły okresu 5-letniego, czyli pokazują taki związek, identyfikację bardzo dużej części społeczeństwa z Kościołem. I myślę, że tutaj też jest taki element pewnej zarówno wiary, jak i obyczajowości, tradycji. To wszystko razem daje jednak taki bardzo pozytywny obraz. I myślę, że tutaj właściwie namawianie kogokolwiek do tego, żeby otwierał drzwi przed księdzem, chyba się troszkę mija z celem. To znaczy albo człowiek to wewnętrznie czuje i wie, że może to być coś pozytywnego dla niego właśnie przede wszystkim, albo jest to utwierdzenie w wierze, co również jest nam potrzebne w takim życiu codziennym, takie na chwilę zatrzymanie się i przypomnienie sobie, skąd jesteśmy, dokąd idziemy, w jakiej wspólnocie. Być może tegoroczne spotkanie z kapłanem jeszcze przed niektórymi słuchaczami. Jak wobec tego, panie profesorze, się do takiej wizyty przygotować, żeby przeżyć ją możliwie najlepiej? Myślę, że przede wszystkim to zawsze jest ta atmosfera serca, tak naprawdę, domu rodzinnego. Oczywiście zewnętrznymi znakami to zawsze będzie krzyżyk, Pismo Święte, zapalone świece, naszykowana woda święcona do poświęcenia mieszkania, ale taka gotowość do otwarcia serca. Ja tak myślałem, bo nieraz takie mamy wrażenie, że jest to pewien rytuał, żeby nie powiedzieć bezowocne. To znaczy, no pomodlimy się, nic potem z tego dalej może u niektórych nie wynikać. A to się okazuje, że nieprawda, że wiele różnych ludzkich problemów, tak jak mi opowiadają zarówno różni znajomi, przyjaciele, czy dalsi znajomi, jak i kapłani, właśnie znajduje pewien impuls podczas wizyty kolędowej. Profesor Grzegorz Łęcicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie był ostatnim dziś państwa i moim gościem. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Życzę dobrej nocy. Wszystkiego dobrego. Dobrej. Dziękuję. Dobrej i spokojnej nocy. Łukasz Sobolewski, kłaniam się, życzę wszystkiego co dobre. Do usłyszenia. Autopromocja.
24. Największe sportowe wydarzenia. Wiecki sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata na Szekiewicza. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, czy polska gospodarka potrzebuje energii z atomu. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Stanach Zjednoczonych nasilają się protesty wobec rozporządzeń Donalda Trumpa w sprawie imigrantów i uchodźców zakazującym im na 4 miesiące wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o 7 krajów muzułmańskich, wśród których są m.in. Syria, Irak czy Iran. Najważniejsze media w USA podkreślają, że ostatnie dyrektywy wprowadziły chaos w kraju. W ramach protestów setki tysięcy ludzi wyszły na ulice. Demonstracje odbywają się od lotniska w Los Angeles, poprzez Dallas, Miami, Waszyngton, Filadelfię, Nowy Jork po Boston. Swoje oburzenie zakazami wprowadzonymi przez Donalda Trumpa wyraził lider demokratów, senator Chuck Schumer. Senate Democrats. W Senacie moja partia przedstawi projekt zniesienia tych rozporządzeń w najbliższym możliwym czasie. Również ja, jako senator z Nowego Jorku, będę walczył z całych sił i użyję wszelkich dostępnych możliwości, aby zablokować imigracyjne rozporządzenia. Podkreślał Chuck Schumer. Amerykańskie środki masowego przekazu piszą również, że obecny bałagan jest efektem nikłego politycznego doświadczenia członków administracji Białego Domu przy wprowadzaniu w życie prezydenckich dekretów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Uchodźcy wracają do Calais. Taką informację podaną przez media potwierdzają organizacje humanitarne i władze państwowe. Więcej na ten temat nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. W październiku ubiegłego roku policja zlikwidowała tak zwaną dżunglę. Ogromne obozowisko na dziko, w którym koczowało 7 tysięcy imigrantów. Rozwieziono ich do środków przejściowych rozsianych po całym kraju, a slumsy zrównano z ziemią. Jednak według miejscowych organizacji humanitarnych do Calais wracają imigranci, którzy znów organizują tymczasowe schronienie i mieszkają w namiotach. W zdecydowanej większości są to bardzo młodzi ludzie, także nastolatki. Te same źródła twierdzą, że jest ich tam już kilkaset, według mediów nawet powyżej 500. Marzą o przedostaniu się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Są i tacy, którzy jakiś czas przebywali we Francji, na przykład w Marsylii, i bardzo im się tutaj nie podoba. Zdają sobie sprawę z tego, że zmiana rządu w Wielkiej Brytanii spowodowała, że otrzymanie tam azylu drogą zgodną z prawem jest wręcz niemożliwe. Stąd otwarcie mówią o tym, że będą się starali przedrzeć na wyspy brytyjskie nielegalnie. Organizacje humanitarne biją na alarm. Liderzy będą jutro przyjęci przez ministrów do spraw mieszkań i spraw wewnętrznych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na plaży w Kadyksie na południu Hiszpanii znaleziono ciało kilkuletniego afrykańskiego chłopca. Policja przypuszcza, że dziecko płynęło do Hiszpanii na łodzi, która zaginęła 14 stycznia. Ewa Wysocka. Ciało chłopca znalazł wojskowy patrol. Morze wyrzuciło je na Barbatę, najbardziej uczęszczaną przez turystów plażę miasta, tuż obok latarni morskiej Trafalgar. Dziecko nie miało przy sobie żadnych dokumentów. Oceniono, że ma około 6 lat. Policja podejrzewa, że chłopiec płynął na jednej z łodzi, które usiłują dotrzeć do Hiszpanii, przepływając Cieśninę Gibraltarską. Przed niespełna 2 tygodniami zaginęła łódź, którą miało podróżować 6 mężczyzn. Akcję ratunkową wstrzymano, kiedy znaleziono ciała 5 z nich. Nie jest wykluczone, że jednym z pasażerów był chłopiec i prądy morskie przeniosły jego ciało ponad 100 kilometrów na zachód. Od piątku na plażach w okolicach Cieśniny Gibraltarskiej znaleziono ciała 3 mężczyzn i kobiety. Podobno wyruszyli do Hiszpanii z portu w okolicach marokańskiego miasta Tanger. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
Przenosimy się do kraju. Smog dusi Kraków. Z powodu bardzo zanieczyszczonego powietrza dziś kierowcy będą mogli podróżować krakowską komunikacją miejską za darmo. Wczoraj przez cały dzień dopuszczalne normy stężeń PM10 były przekroczone. Sytuacja poprawi się dopiero w połowie tygodnia, mówi Witold Śmiałek, doradca prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza. Nie ma co ukrywać, że sytuacja dobra nie jest. Należy się spodziewać, zgodnie z prognozą jakości powietrza, należy się spodziewać, że te wysokie stężenia będą się w dalszym ciągu utrzymywać. Darmowa komunikacja w Krakowie była wprowadzana już 4 razy w minionym tygodniu. Od początku roku taki alert smogowy ogłoszono już 10 razy. Biuro Ochrony Rządu wiozło wicepremiera Jarosława Gowina rządową limuzyną z przebitą oponą blisko 100 km, podaje Rzeczpospolita. Zdarzenie miało miejsce w zeszłym tygodniu podczas powrotu ministra z Zakopanego, gdzie oglądał skoki narciarskie. Do przebicia opony miało dojść tuż po wyjeździe z Zakopanego. Rządowe auto najechało na kamień. System auta zasygnalizował kierowcy spadek ciśnienia w oponie, lecz nie przerwano jazdy. Samochód dojechał do Krakowa i dopiero tam wicepremier przesiadł się do innego auta, którym powrócił do Warszawy. Jak podaje Rzeczpospolita, powołując się na byłego szefa BOR, było to wbrew jakimkolwiek zasadom ochrony najważniejszej osoby w państwie. W razie wykrycia usterki rządowy samochód powinien zjechać z drogi i poczekać na auto zastępcze. Prognoza pogody. Noc w miarę pogodna na przeważającym terytorium kraju, jedynie na północnym zachodzie i na krańcach wschodnich chmury z deszczem i śniegiem. Lokalnie, zwłaszcza na południu, marznące mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 17 stopni w Kotlinach i Dolinach Karpackich, przez minus 12 na południu, około minus 7 w centrum, minus 2 na Pomorzu do plus 2 nad morzem. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po pierwszej w Polskim Radiu 24 audycja Bogumiła Husseinowa. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz został oficjalnie nominowany na kandydata niemieckiej socjaldemokracji na kanclerza. Schulza jednogłośnie wskazał zarząd jego partii SPD. W Berlinie jest Wojciech Szymański. W pierwszym przemówieniu po wyborze polityk zapewniał, że socjaldemokraci uczynią kampanię wyborczą naprawdę interesującą. Nasza partia przystępuje do wyborów, chcąc zostać najmocniejszą siłą polityczną w kraju. Tak mówił Martin Schulz. Czy nowy szef SPD będzie w stanie podjąć równą walkę z Angelą Merkel? Będzie to bardzo trudne, szczerze mówiąc, bo socjaldemokracja niemiecka SPD od lat znajduje się w poważnym kryzysie. To są za każdymi, przy każdych wyborach partia ta zdobywa wyniki, które za czasów Willego Brandta czy Helmuta Schmidta nikomu nie przychodziły nawet do głowy, że mogą być tak słabe. To jest około 20%. Teraz według sondaży na SPD chciałoby głosować około 24% niemieckich wyborców, a na przykład na chadecję Angeli Merkel, która też przeżywa kryzys, ale wciąż chce głosować około 36% ankietowanych, dlatego widać, że tutaj nadal jest różnica kilkunastu nawet punktów procentowych i też trudno powiedzieć, aby jakoś bardzo odwracał się ten trend na korzyść socjaldemokratów, ale widać, że nominacja Martina Schulza dodała socjaldemokratom trochę skrzydeł. Był to jakiś taki powiew świeżości. Oczywiście jest za wcześnie, aby mówić, że to jest jakiś stały trend, bo o tej nominacji wiemy tak naprawdę od kilku dni. Dzisiaj została oficjalnie zatwierdzona przez zarząd, ale wydaje się, że zamiana kandydata, o którym mówiono się, że na pewno będzie kandydatem, czyli Zygmara Gabriela, dotychczasowego szefa SPD, ministra gospodarki, na Martina Schulza, była chyba dobrym krokiem. Może o tym świadczyć choćby owacyjna też atmosfera, jaka towarzyszyła ogłaszaniu dzisiaj tej decyzji w centrali partyjnej SPD w Berlinie. A członkowie SPD naprawdę wierzą, że ten człowiek może poprowadzić SPD do
no nie wiem czy zwycięskiej, ale na pewno, jak sam mówił, ciekawej kampanii wyborczej, bo w poprzednich wyborach w 2013 roku no, było wiadomo, że wygra CDU. Socjaldemokraci zastanawiali się, jak duże będą ich straty. Teraz no, też wiedzą, że nie wygrają chyba, ale ta różnica nie musi być tak duża. Zresztą w głowach ludzi lewicy w Niemczech tli się taka myśl utworzenia dużego lewicowego bloku, który po tych już trzech kadencjach mógłby próbować odebrać władzę Angeli Merkel i Hadekom, bo tutaj rozważana jest budowa takiej wielkiej lewicowej koalicji złożonej z socjaldemokratów, z postkomunistycznej lewicy i z partii zielonych. Co prawda w tej chwili i tak nie starczyłoby głosów tym partiom na utworzenie takiej rządowej większości, chociażby nie byłoby większości w parlamencie, więc to też nie jest przesądzone, że te partie mogłyby to zrobić, ale Angela Merkel musi się tego w jakimś stopniu obawiać. Nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie rezultat innych partii, które ubiegają się o mandaty w Bundestagu, czy wróci do parlamentu liberalna partia FDP. Wszystko wskazuje na to, że wróci. Nie wiemy, z jakim wynikiem. Oczywiście dużym znakiem zapytania jest to, z jakim wynikiem wejdzie do parlamentu Alternatywa dla Niemiec, ta antyimigrancka, antyislamska partia na prawej stronie sceny politycznej. To ta cała parlamentarna arytmetyka będzie potem rzutowała na to, jakie koalicje oczywiście będą możliwe. No właśnie, koalicje będą bardzo ciekawe po 24 września, po dniu wyborów. Natomiast można być pewnym co do tego, że Martin Schulz będzie jednak taką lokomotywą wyborczą socjaldemokratów i na pewno Angela Merkel będzie także lokomotywą wyborczą, ale Hadeków. Ciekawa sprawa, może nadal liczyć na silne poparcie CDU w swoim okręgu wyborczym na Pomorzu Przednim, w którym od 1990 roku ubiega się o mandat do Bundestagu. Jej kandydaturę poparło wczoraj no, blisko 96% członków partii, choć jak zauważyły agencje, 4 lata temu miała 100% poparcie, czyli te poparcie nieco słabsze. Oczywiście, że to, co działo się w Niemczech w ostatnich latach, przede wszystkim kryzys migracyjny, bardzo nadszarpnęły pozycję Angeli Merkel. No przecież przy ostatnich wyborach cała kampania była oparta na postaci Angeli Merkel, na królowej, cesarzowej Europy, na tym hegemonie też, jak się czasami mówiło. Pozycja Merkel w świecie i w Niemczech była niezwykle mocna. Teraz sama Merkel mocno ucierpiała poprzez swoją politykę migracyjną, ale nie ma w chadeckiej partii CDU innego polityka na horyzoncie, który mógłby tę partię reprezentować. I Chadecja wie, że próbując obalić Merkel, chyba zrobiłaby sobie więcej szkody niż pożytku, więc Merkel nadal jest też motorem i lokomotywą napędzającą Chadecję przed wyborami. I taką osobą też dla socjaldemokratów, tak przynajmniej sobie to socjaldemokraci wyobrażają, będzie Martin Schulz. To jest ciekawa historia, bo Schulz jest politykiem, który przez ostatnie lata nie angażował się w krajową działalność. Wiemy, że od lat był posłem do Europarlamentu, przez ostatnie lata jego szefem, a wcześniej aktywny w polityce samorządowej. Ale to może być też jego zaletą, zauważają niemieccy komentatorzy, bo nie kojarzy się socjaldemokratycznym wyborcom z tymi decyzjami, które wielu wyborcom SPD tę partię obrzydziły. Na przykład nie kojarzy się z programem Agenda 2010, kiedy socjaldemokraci
jak twierdzą wyborcy tej partii, zdradzili socjaldemokratyczne ideały, przeprowadzając dość drastyczną reformę rynku pracy. Reformę, która przyczyniła się do tego, że niemiecka gospodarka i niemiecki rynek pracy tak dobrze w tej chwili wyglądają, tak naprawdę, ale doprowadziło to do poważnego kryzysu w samej partii, do odejścia wielu działaczy, wielu wyborców. On się z tym nie kojarzy. Nie kojarzy się także z tym, z czym kojarzył się dotychczasowy niby kandydat i szef partii Zygmunt Gabriel, czyli z taką sympatią do jakiegoś wielkiego biznesu. No, Zygmunt Gabriel był ministrem gospodarki i te interesy dużych niemieckich firm w jakiś sposób reprezentował i je chronił. To jest ciekawa sytuacja, bo to jest powrót, czy też przyciągnięcie z Brukseli do Berlina człowieka, który ma SPD pociągnąć do wyborczego zwycięstwa. Zazwyczaj jest jakoś inaczej, znaczy wysyła się do Brukseli polityków, których już się w kraju nie potrzebuje, a tutaj nagle druga największa niemiecka i najstarsza niemiecka partia polityczna ściąga sobie z Brukseli polityka, który ma być wyborczą lokomotywą. Ale Zygmunt Gabriel, przepraszam, Martin Schulz jest politykiem bardzo wyrazistym. To jest polityk, który nie owija w bawełnę, jak można by kolokwialnie powiedzieć. Przekonały się o tym także władze Polski. Wielokrotnie Schulz bardzo ostrych wypowiedzi się dopuszczał w odniesieniu do sytuacji w naszym kraju, do zamieszania wokół